Ja się nazywam Grzegorz Filipowicz i miałem przyjemność realizować projekt grywalizacyjny ukierunkowany dla grupy sprzedawców czy też osób uczestniczących w procesie sprzedaży. I spróbuję Państwu w związku z tym opowiedzieć, a też spróbujemy sobie odpowiedzieć na różne pytania, które mam nadzieję w trakcie padną, o tym, jak wdrażać proces grywalizacyjny, czy też projekt oparty o myślenie grywalizacyjne w taki sposób, żeby to było użyteczne dla organizacji i ciekawe dla samych uczestników tego procesu. Proponuję, żebyśmy w trakcie tego naszego zdalnego spotkania mogli zadawać pytania na czacie, na takie bezpośrednie pytania. Ja spróbuję odpowiadać bezpośrednio w trakcie naszego spotkania. Natomiast jeżeli pojawią się pytania natury ogólniejszej, to zarezerwowałem na to 10 minut na końcu naszego spotkania i wówczas będzie taka możliwość sformułowania szerszych pytań, czy też nawet podyskutowania na tematy wskazane przez Państwa. Także zachęcam do aktywnego uczestnictwa, do pisania na czacie. Będziemy patrzeć, jak to nam wspólnie wychodzi. Drodzy Państwo, oczywiście taki projekt grywalizacyjny, który my wdrożyliśmy, jest związany czy też był ukierunkowany na dosyć specyficzną jakby grupę pracowników w organizacji, taką grupę osób jakby związanych z procesami sprzedażowymi i obsługi klienta. Niemniej jednak warto takie case'y, takie studia przypadków traktować jako właśnie jakby wskazanie dotyczące tego, jak w ogóle można się jakby jak można sobie radzić z nowymi przedsięwzięciami, w tym przypadku opartymi o proces grywalizacji, o takie myślenie, czy też jak już niektórzy mówią o filozofię grywalizacyjną. Ja oczywiście będę w związku z tym koncentrował się, będę jakby głównie opowiadał o tych wątkach związanych jakby z naszym projektem i na zespole sprzedażowym i obsługi klienta. Natomiast jeśli gdzieś tam będą się pojawiały pomysły, wątpliwości, czy też pytania dotyczące także innych grup pracowników, spokojnie możemy o tym myśleć, bo możemy szukać odpowiedzi na pytanie, jak dokładnie, jak taki proces grywalizacyjny powinien wyglądać w odniesieniu do innych grup zawodowych. Natomiast jeśli chodzi o handlowców, tak, taką grupę szeroko rozumianych, czyli jakby nie tylko tych osób, które sprzedają, ale też jakby generalnie uczestniczą w procesie sprzedaży i obsługi klienta. Wydaje się, że można powiedzieć, że taka potencjał handlowców, czy też uwarunkowania efektywności osobiste, można pogrupować w takie trzy główne grupy. To są przede wszystkim predyspozycje, jakie mają handlowcy. To wydaje się oczywiste, że jakby nasze predyspozycje w takim sensie jakby na przykład poziomu intelektualnego, czy też osobowościowego, czy też temperamentalnego mają szalenie istotny wpływ na to, jak funkcjonujemy w sferze zawodowej, a szczególnie w sferze handlowej. Dla prostego przykładu. Jeśli ktoś jest takim bardzo wyraźnym introwertykiem, czyli osobą skierowaną na wewnątrz, na siebie, to trudno będzie oczekiwać od takiej osoby, że będzie nawiązywała liczne kontakty handlowe. Można natomiast sobie wyobrazić, że introwertyk, może nie skrajny, ale taki normalny introwertyk, będzie dobrze sobie radził w kontaktach handlowych z węższą grupą klientów czy też odbiorców. Introwertycy często sprawdzają się w roli key account managera, bo może im jest to nieco trudniej nawiązać kontakt, ale już jeżeli nawiążą ten kontakt, to, jakby to trzymają go dłużej, bardziej dbają, bardziej pielęgnują te kontakty. I to jest szalenie istotne, żeby do określonych ról dobierać ludzi o odpowiednich predyspozycjach. Natomiast oczywiście z predyspozycjami jest pewien kłopot. Kłopot polega na tym, że one raz ukształtowane, coraz częściej się mówi, że predyspozycje kształtują się gdzieś tam najpóźniej we wczesnym dzieciństwie, do trzeciego, maksimum czwartego roku życia. U osób dorosłych są raczej niezmienialne. Tak, jeśli już ktoś jest introwertykiem albo ekstrawertykiem, to trudno
to zmienić u osoby pracującej. Tutaj myślimy raczej, jak dopasować osoby o odpowiednich predyspozycjach do ról zawodowych, jak wykorzystać te predyspozycje w działaniach zawodowych. Drugą sferą, szalenie istotną w działalności zespołu handlowego, są oczywiście motywacje, czy też taka sfera motywacyjna. To, dlaczego my chcemy wykonywać pewne zadania, dlaczego chcemy się angażować w pewne przedsięwzięcia, dlaczego w pewnych przedsięwzięciach funkcjonujemy lepiej, w takim sensie kładziemy tam więcej energii, a w niektóre mniej. Po pierwsze, oczywiście nasza motywacja do realizacji określonych zadań jest także powiązana z tym, o czym przed chwileczką mówiłem, czyli z predyspozycjami, a ten w znacznej mierze też jest ukształtowana przez inne czynniki związane z atmosferą pracy, związane z relacjami z naszym przełożonym, czy też w ogóle w organizacji, z możliwościami rozwoju, a też nie ma co ukrywać oczywiście także ze sferą wynagrodzeń, czy też benefitów, które możemy uzyskiwać w wyniku naszej pracy w firmie, czy też w organizacji, w której funkcjonujemy. I to jest taka sfera, na którą oczywiście jakby wiele organizacji dosyć intensywnie pracuje. Wszyscy szukamy takich możliwości zwiększenia motywacji, czy też zbudowania zaangażowania, szczególnie zespołu handlowego, no bo tutaj to wprost się przekłada na efektywność funkcjonowania takiego zespołu. Natomiast jest też trzecia sfera, szczególnie istotna w naszym projekcie, czy też w takim myśleniu grywalizacyjnym, jest to właśnie sfera kompetencji. Kompetencji rozumianych jako nasze dyspozycje, przede wszystkim w zakresie umiejętności, wiedzy i postaw wpływające na realizację naszych zadań zawodowych. Różnica między kompetencjami i predyspozycjami jest przede wszystkim taka, że tak jak powiedziałem, predyspozycje są ukształtowane i u osób dorosłych raczej niezmienialne. Natomiast kompetencje można rozwijać, kształtować u każdego z nas. Ja mogę być introwertykiem, natomiast mogę jako introwertyk nauczyć się wystąpień publicznych, czy też negocjowania z klientami, ponieważ zarówno wystąpienia publiczne, jak i proces negocjacji, czy też prezentacji oferty w znacznej mierze oparty jest o konkretne umiejętności, które mogę rozwijać poprzez proces szkoleń, poprzez własne próby w tak zwanej rzeczywistości zawodowej. Mogę się tego nauczyć od swoich współpracowników, podpatrując ich, bądź też wchodząc w różne relacje coachingowe. Czyli można zatem zaryzykować takie twierdzenie, że kompetencje są najbardziej plastycznym, najbardziej elastycznym z tych trzech elementów, które tutaj pokazujemy. I poprzez to w znacznej mierze nadającym się jakby czynnikiem na kształtowanie między innymi poprzez procesy grywalizacyjne. I nie ukrywam, że nasz projekt grywalizacyjny był związany, czy też był ukierunkowany na rozwój kompetencji, ale o tym za chwileczkę. Jeśli byśmy pomyśleli, w jaki sposób możemy rozwijać teraz nasz potencjał, jak to mówiłem przed chwileczką, to w dużej mierze jest jakby powiązane z rozwojem kompetencji. No, mamy takie trzy główne źródła. Pierwsze źródło dotyczy doświadczeń własnych w procesie edukacyjnym, a to jest dokładnie wszystko to, co robimy samodzielnie, tak? Podejmujemy różne działania, różne próby zawodowe. Drugi zakres dotyczy wymiany doświadczeń, czyli to, co powiedziałem przed chwileczką, jakby podpatrywania, jak to robią inni, ale też uczenia się od innych, na przykład w procesie coachingu, czy też coraz bardziej popularnym procesie mentoringowym. I oczywiście są też jakby wszelkie formy edukacji, szkolenie, uczestnictwo na studiach. Ze szkoleniami i z procesami edukacji jest taki kłopot, że po pierwsze wydaje się, że to nie jest najważniejsze źródło naszego rozwoju zawodowego, a po drugie dosyć często jest to związane z pewnymi kosztami.
kosztami nie tylko finansowymi, ale także czasowymi, czy też takimi energetycznymi. Po prostu na szkolenie trzeba pojechać, na studia trzeba pojechać. Inaczej to bywa dosyć kosztowna forma naszego rozwoju. Nie zawsze, tak jak powiedziałem, jakby wprost przekładająca się na nasze efektywne funkcjonowanie. W praktyce okazuje się, że najbardziej skuteczną, efektywną formą naszego rozwoju są paradoksalnie nasze działania własne. Natomiast one muszą być ukierunkowane na rozwój. Tym działaniom własnym powinna towarzyszyć pewna refleksja nad własnym rozwojem. I teraz jakby, jeżeli przyjmiemy też takie założenie, też wynikające z praktyki, że działania własne są po pierwsze najskuteczniejszą formą rozwoju, po drugie, najtańszą dosyć często, bo nie musimy jechać na szkolenie, tutaj się uczymy na co dzień, to wydaje się, że wiele naszych działań, czy też prób jakby wzmocnienia rozwoju zawodowego pracowników powinno być ukierunkowanych dokładnie na ten obszar. Powinniśmy sobie zadać pytanie, co możemy zrobić, żeby nasi pracownicy w naszym przypadku, w tym konkretnym przypadku, nasze siły sprzedaży bardziej chciały korzystać z takiej formy rozwoju jak doświadczenia własne, a w drugiej kolejności wymiana doświadczeń z innymi współpracownikami. Zanim przejdziemy jeszcze dalej już jakby konkretnie do projektu grywalizacyjnego, to chciałbym się z Państwem podzielić takimi przemyśleniami dotyczącymi mechanizmów rozwoju, ale od strony psychologicznej. Inaczej mówiąc, co decyduje o tym, że my jako osoby zawodowo czynne, ale nie tylko zawodowo czynne, chcemy się rozwijać, chcemy się uczyć, chcemy zdobywać nowych kompetencji, nowe umiejętności, zwiększać tak naprawdę swój potencjał. I tutaj pozwoliłem sobie wyodrębnić 6 kluczowych elementów jakby związanych z taką psychologią rozwoju i króciutko je sobie omówimy. Po pierwsze, my jako osoby dorosłe lubimy uczyć się i lubimy się rozwijać, też po prostu się rozwijamy w takich sytuacjach, w których mamy poczucie sprawczości, mamy poczucie wpływu. Widzimy, że to, co robimy, przynosi spodziewane efekty. Jeśli podejmowane przez nas działania nie prowadzą do spodziewanych efektów, jeżeli ktoś nam to psuje, to może się okazać, że tracimy zainteresowanie rozwojem czy też pracą w danym obszarze. Jeśli dla przykładu przedstawiciel handlowy ma poczucie wpływu na wysokość swojej premii, to jest duże prawdopodobieństwo, że będzie szukał takich sposobów, które będą zwiększały tą premię, bo on bądź też ona będzie wiedział, że jeżeli pozyskam kilku nowych klientów, to to się przełoży na 5, 10, 15, 50, 150 zł mojej premii. Natomiast jeśli moje działania i ta wysokość premii są uzależnione, czy bardziej wysokość premii są uzależnione od nie tylko moich działań, ale też od innych czynników, to tutaj poczucie sprawczości znacząco maleje. Drugim ważnym obszarem, czy też czynnikiem wzmacniającym nasze procesy rozwojowe, to jest grupa. Uczestnictwo w grupie mobilizuje do różnego rodzaju działań, w tym także do działań prorozwojowych. No, mówiąc wprost, wiele jesteśmy skłonni uczynić dla grupy, nie tylko dla samych siebie. Trzecim czynnikiem związanym z rozwojem, ale także z tym, o czym poprzednio, czy też przed chwileczką mówiłem, jest taki element rywalizacyjny. Drodzy Państwo, ja jestem zwolennikiem takiej tezy, tutaj można się oczywiście nie zgodzić, że właściwie wszyscy, a przynajmniej większość, zdecydowana większość z nas na jakimś polu rywalizujemy między sobą. Ta rywalizacja nie musi oznaczać czegoś złego, tak? To nie musi być taka rywalizacja związana z zawiścią, że komuś coś złego zrobimy. Natomiast w wielu obszarach chcemy być lepsi od innych. Chcemy mieć
lepsze dzieci, jeździć w ciekawsze miejsca, spotykać ciekawszych współpracowników, ale też dosyć często chcemy zarabiać ciut więcej, bardziej sprawdzać się w grupie, być bardziej szanowanym przez współpracowników czy też klientów. Zdecydowanie warto pamiętać o tym mechanizmie, żeby go w sposób sensowny wykorzystać w naszych działaniach. Innym czynnikiem, trochę leżącym po przeciwległej stronie, jest ta dążność do współpracy. Nie tylko grupa nas motywuje do rozwoju, ale także sam fakt, że my wiele działań jesteśmy skłonni robić dla innych, po to, żeby wspólnie pracować. Wspólnie mogą być dwie, mogą być trzy osoby, ale taka wspólnota buduje w nas takie poczucie potencjału i chęć do rozwoju. Jeszcze zostały nam dwa bardzo ważne czynniki, o których warto pamiętać. Szalenie ważnym, wzmacniającym nasz rozwój czynnikiem są informacje zwrotne, które pozyskujemy od innych, generalnie można powiedzieć od świata. Informacje zwrotne mówią nam o tym, jak my jesteśmy postrzegani w naszych działaniach i co w związku z tym możemy zrobić w sferze rozwojowej. Bez informacji zwrotnych trochę funkcjonujemy jak we mgle. Tak? Nie wiemy, czy to, co robimy, robimy dobrze. Nasze własne obserwacje mogą najzwyczajniej w świecie nie wystarczać. No i ostatnim tutaj z wyróżnionych czynników, to jest taki czynnik paradoksalny, rozwój. Otóż można powiedzieć, że nas do rozwoju mobilizuje sama możliwość rozwoju. Jesteśmy istotami, które lubią się rozwijać. Jeden z takich czołowych psychologów polskich, profesor Kozielecki, kiedyś napisał, że jesteśmy istotami transgresyjnymi, czyli osobami, czy też istotami lubiącymi przekraczać pewne granice. Rozwój po prostu sprawia nam przyjemność, tylko my musimy mieć taką możliwość rozwoju, dowód na to, że w pewnej sferze zawodowej czynimy pewien postęp. Teraz przyjrzyjmy się, drodzy Państwo, mechanizmom grywalizacji. Jak one się mają do tych mechanizmów psychologicznego rozwoju? Znowu, można wyodrębnić kilka, w tym przypadku sześć takich podstawowych mechanizmów grywalizacji, które to mechanizmy można w różnym stopniu, w różnych aspektach wykorzystać w projektach realizowanych u nas w organizacji. Podstawowym mechanizmem grywalizacji są osłabione punkty. Inaczej mówiąc, za różne pożądane przede wszystkim aktywności możemy przydzielać uczestnikom określone punkty. Jeden punkt, dwa, trzy punkty w zależności od tego, co chcemy wzmocnić. To jest chyba najczęściej wykorzystywany mechanizm grywalizacji. Punkty dają przede wszystkim takie poczucie sprawczości. Inaczej mówiąc, jak coś zrobię, automatycznie uzyskuję punkt i ja wiem, że coś zyskałem. Dostaję dodatkowo informację zwrotną, że to, co zrobiłem, zrobiłem dobrze, zgodnie z oczekiwaniami, bo dostałem za to punkt. To jest bardzo silny mechanizm. Drugim elementem ważnym w mechanizmach grywalizacji są wszelkiego rodzaju rankingi. Tutaj odniesienie do poprzedniego slajdu jest oczywiste. Rankingi, rywalizacja, to jest właściwie ta sama bajka. Ale w grywalizacji rankingi najczęściej powinny być czytelne, jasne, klarowne. Powinniśmy wiedzieć, czy też uczestnicy powinni wiedzieć, skąd ten ranking się wziął, na jakich zasadach się buduje i jakie mam miejsce w tym rankingu i co być może najważniejsze. Co powinienem zrobić, żeby w tym rankingu się wspinać do góry? A jeśli jestem na dole, to dlaczego akurat w tym rankingu jestem na dole? Nie wszystkie organizacje lubią ten mechanizm grywalizacji. Natomiast ja bym zachęcał do tego, żeby się nad nim spokojnie zastanowić, zanim go skreślimy, bo czasami naprawdę możemy wylać w ten sposób dziecko z kąpielą.
Innym mechanizmem grywalizacji jest nadawanie odznak typu kompetentny czy też efektywny sprzedawca, dobry pracownik. Jest to coś w rodzaju podsumowania tej wartości punktowej, tak? Pokazującej, że poczyniliśmy ważny etap, czy też przeszliśmy ważny etap naszego rozwoju zgodny z oczekiwaniami organizacji bądź też menedżera. To jest taka duża informacja zwrotna, tak jak poszczególne punkty są takimi drobnymi informacjami zwrotnymi zbieranymi po drodze, odznaki pokazują trochę nasz status, ale przede wszystkim pokazują, że osiągnęliśmy pewien postęp w naszym rozwoju. Oczywiście mechanizmem grywalizacji są także wyzwania, które powinny być gdzieś tam zaszyte w procesach grywalizacji. Wyzwania konstruowane pod takim tytułem, że jeżeli zrobisz to i to, jeżeli na przykład uzyskasz tyle i tyle punktów, to. I wtedy powinniśmy sobie w sposób jasny odpowiedzieć, co się stanie. Uzyskasz nagrodę, miejsce określone w rankingu, będziemy cię bardziej lubić, szanować. Oczywiście żartuję, nie wiążmy tych elementów z procesem grywalizacji. No i mamy jeszcze dwa ważne elementy, czy też mechanizmy nagrody i rozwój. To też jest dosyć łatwe do powiązania z tym, co pokazywałem przed chwilą. Nagrody są ważne. Pamiętajmy, że one mają aspekt nie tylko takiej samej nagrody, ale też mają aspekt psychologiczny. Jest to element wyróżnienia, pokazania, że cieszymy się wspólnie, że to, co osiągnąłeś w pewnym procesie, jest zgodne z naszymi oczekiwaniami. No, a sam rozwój pokazuje, że no, możesz czynić pewne postępy i te postępy są odnotowywane w pewnym procesie, w pewnym mechanizmie grywalizacji. Inaczej mówiąc, zobaczmy, drodzy Państwo, że jeżeli sensownie podejdziemy do projektów grywalizacyjnych, to może się okazać, że one w sposób bardzo ścisły i widoczny wiążą się z takimi podstawowymi mechanizmami rozwoju. I sami powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, które z tych mechanizmów są dla nas najważniejsze. Czy mechanizmy dotyczące współpracy w zespole, grupy, czy też rywalizacji, czy też po prostu rozwoju. Bardzo trudno jest w jednym procesie, w jednym projekcie grywalizacyjnym wykorzystać wszystkie te mechanizmy, aczkolwiek oczywiście zawsze można próbować. I teraz króciutko chciałbym Państwu opowiedzieć o naszym projekcie, o naszym przedsięwzięciu, jak to dokładnie wyglądało. Otóż my wyszliśmy od takiego pytania, czy też od takiego zastanowienia się, jakby po co nam ten projekt, co my chcemy konkretnie wzmocnić. I nam zależało przede wszystkim na aspekcie rozwojowym. Jeżeli sobie potem zadaliśmy pytania, czego przedstawiciel handlowy jeszcze potrzebuje, jeszcze dodatkowo potrzebuje, żeby się rozwijać w swojej pracy, to dosyć szybko doszliśmy do wniosku, że takim bardzo ważnym czynnikiem wzmacniającym rozwój są informacje zwrotne pozyskiwane od klientów dotyczące kompetencji. Znacie, drodzy Państwo, że to taki przedstawiciel handlowy czy też osoba uczestnicząca w procesie obsługi klienta bardzo często do końca nie wie, jak jest postrzegana przez klienta. My mówimy zwykle, że klienci głosują nogami, tak? Że jeżeli coś zepsujemy, to klienci odchodzą. Ale to jest taki kiepski wskaźnik, bo niewiele już z nim można zrobić. Jeżeli wcześniej dostaniemy informację, że na przykład nasze umiejętności nawiązywania kontaktu, albo prezentacji oferty, albo konstruowania różnych wariantów oferty są niewystarczające, to my możemy coś z tym zrobić. Inaczej mówiąc, my w naszym projekcie chcieliśmy przede wszystkim pozyskiwać informacje zwrotne od klientów, aby je wykorzystać w procesie rozwoju kompetencji osób uczestniczących w procesie sprzedaży i obsługi klienta. Do tego zbudowaliśmy cały system związany z punktami, rankingami, odznakami, nagrodami,
na bazie właśnie tej oceny kompetencji. I chcielibyśmy wzmocnić, czy też chcieliśmy wzmocnić te procesy rozwojowe poprzez konkretne wskazówki rozwojowe, pigułki wiedzy i konsultacje wewnętrzne. Otóż zależało nam na tym, żeby taka osoba dostająca informacje zwrotne od klienta nie pozostawała sama ze sobą z taką informacją. Tak, żebym ja wiedział, że jeżeli w jakimś zakresie jestem oceniany troszkę słabiej albo bardzo dobrze, to żebym wiedział w miarę szybko, jak mogę to wykorzystać, jak mogę uzupełnić swoje luki, jeżeli są luki, albo jak mogę wykorzystać te swoje zasoby, jeżeli te zasoby zostały nazwane przez klientów. Stąd też te wzmocnienie poprzez pigułki wiedzy, wskazówki rozwojowe. Technicznie proces grywalizacji został zbudowany w taki sposób, że przygotowaliśmy przede wszystkim pewną ankietę dla klienta. Ankieta dotyczy kilku aspektów. Zaczyna się od takiego pytania, jak oceniasz jakość przeprowadzonej rozmowy, czy też jakby kontaktu z nami. I klient był zachęcany do odpowiedzi na tak sformułowane pytanie. I teraz bardzo ważny element. My także klientów zdecydowaliśmy się włączyć w mechanizm grywalizacji. Inaczej mówiąc, klient, odpowiadając na każde z pytań formułowanych i wysyłanych do klienta, mógł zyskiwać punkty. Te punkty można było za pomocą tych punktów tworzyć rankingi dla klientów. Najbardziej aktywni klienci mogli liczyć na nagrody określonego rodzaju, które stworzyliśmy pewną pulę nagród dla klientów. To wynika przede wszystkim z tego, że nam zależało na pozyskaniu większej ilości informacji zwrotnych od klientów. Jeżeli normalnie klienci są pytani, jak oceniasz jakość danej rozmowy, albo jak oceniasz dane kompetencje osoby, która się z tobą kontaktowała, to z perspektywy klienta można sobie zadać pytanie, ale dlaczego ja mam odpowiadać na te pytanie? Dlaczego ja mam poświęcać swój czas, swoje myślenie na to, żeby odpowiadać na jakieś pytanie, które być może będzie pomocne danej firmie, ale niekoniecznie mi. Dlatego też postanowiliśmy zaprosić klientów do współpracy, czy też do udziału w takim procesie grywalizacyjnym. My mówimy, okej, my rozumiemy, że ty poświęcasz swój czas, ale my jesteśmy skłonni trochę cię za to wynagrodzić. Być może to nie jest jakby wielka nagroda, ale troszeczkę. Będziemy punktować twoją aktywność, będziemy pokazywać, jak się nam się z tobą współpracuje, a dla tych, z którymi najlepiej nam się współpracuje, w takim sensie, że dają nam najwięcej informacji, przewidzieliśmy pewną pulę drobnych nagród. Czyli wysyłamy taką ankietę do klienta, potem te odpowiedzi, te wyniki tych ankiet są udostępniane samym pracownikom i przełożonym w organizacji. W taki sposób, że wyświetla się w systemie CRM pewien system punktów. Łatwo sobie wyobrazić, że jeżeli klient w zakresie na przykład mojej komunikatywności mówi, czy też ocenia mnie na poziomie trzecim, w skali na przykład pięciostopniowej, to zyskuje trzy punkciki. Jeżeli klient dojdzie do wniosku, że jestem na poziomie czwartym w skali pięciostopniowej, to uzyskuje cztery punkty. W ten sposób tworzy się pewna pula punktów, które można odnieść po pierwsze do szeregu kompetencji, które oceniają moi klienci, ale można te punkty odnieść także do wskaźników biznesowych. Na przykład można punktować ilość kontaktów handlowych, albo realizację poziomu sprzedaży, albo czas rozmów. Te dane możemy brać już z CRM-u, ale jako organizacja pokazujemy, że nie zależy nam tylko i wyłącznie na twoich kompetencjach, ale na tym, żeby te kompetencje łączyły się z realizacją twardych wskaźników
takich sprzedażowych. Te informacje, tak jak pokazywałem to przed chwileczką, można ujawniać, pokazywać bezpośrednio w systemie CRM, ale jeśli ktoś chce wejść więcej, stworzyliśmy odpowiednią platformę, na której mamy bardziej dokładne informacje, znowu, punkty w różnych kategoriach, kompetencji i takich wskaźników, ale też mamy od razu taką informację, na którym miejscu w rankingu w danym miesiącu jesteś. Tutaj mamy wyszczególnioną Anastazję Woźniak i widzimy, że jest, ma 116 punktów, ale to jest tylko troszeczkę poniżej Jarosławy Zielińskiej i Wacławy Górskiej, którzy mają po 117 punktów. To oznacza, że jeżeli jeszcze troszeczkę się postaram albo uzyskam lepsze oceny ze strony klientów albo ciut więcej sprzedam, to mogę na tym rankingu wejść troszeczkę wyżej. Oczywiście jeszcze raz podkreślam, że rankingi są dosyć dyskusyjną kwestią, jeśli chodzi o mechanizmy grywalizacji. Ale jeśli już je realizujemy, czy już wprowadzamy, to róbmy to w taki sposób całkowicie jawny i mobilizujący uczestników do działań. Tak jak wspomniałem, będąc tą Anastazją Woźniak, mogę dojść do wniosku, że moi klienci trochę słabo oceniają mnie w zakresie umiejętności sprzedażowych i w tym zakresie natychmiast mogę skorzystać z szeregu wskazówek rozwojowych, czyli co mogę zrobić, żeby wzmocnić swoją kompetencję dotyczącą procesu sprzedaży. Mam tutaj dostęp do wskazówek rozwojowych, mogę skorzystać z krótkich filmów, takich pigułek wiedzy dotyczących jakby procesu sprzedażowego. Wszystko to robimy po to, żeby, tak jak już powiedziałem wcześniej, każdy z uczestników mógł zareagować natychmiast, żeby nie czekać na szkolenie z zakresu procesu sprzedaży. Po co? Być może to szkolenie będzie za 2 miesiące, może za pół roku, a może go w ogóle nie będzie. Dajmy ludziom możliwość podjęcia działań w sposób natychmiastowy. Jeśli widzę z informacji zwrotnych od klientów, że w jakimś zakresie, mówiąc kolokwialnie, kuleje, to dajmy szansę na podjęcie natychmiastowych działań. Samodzielnie, a być może zapukanie do swojego przełożonego i powiedzenie: słuchaj, chciałabym porozmawiać o swoich umiejętnościach z zakresu procesu sprzedaży, bo widzę, że w tym zakresie nie jest najciekawiej. I teraz, jak już uruchomiliśmy takie procesy grywalizacyjne, to być może jakby najciekawsze dla Państwa jest odpowiedź na pytanie, co z tego? Jakie efekty można uzyskać w takim procesie? Na szczęście już mamy za sobą okres próbny realizacji tego projektu. W naszej firmie trwało to ładnych parę miesięcy, ponad 9 miesięcy i możemy pokazać pewne namacalne wyniki. Przypomnijmy, najbardziej nas interesowało pozyskanie informacji zwrotnych od klientów w taki sposób, żeby to przekładało się na poziom rozwoju kompetencji uczestników. I teraz mamy bardzo ciekawe dane. Zobaczmy, w jaki sposób zmieniała się ocena kompetencji naszych pracowników, ale ocena ze strony klientów. To nie są żadne dane z testów kompetencyjnych, czy z oceny 180 czy 360 stopni. Od klientów. Jak klienci postrzegają kompetencje, czy postrzegali kompetencje naszych pracowników. Startowaliśmy ze średnią oceną 3,4 w skali 5-stopniowej. To nie jest zła ocena. W naszej skali przyjęliśmy założenie, że poziom trzeci to jest poziom dobry, poziom czwarty to jest poziom eksperta, a poziom piąty to jest poziom osób wybitnych. Startowaliśmy z naprawdę niezłego poziomu 3,4. W wielu organizacjach można by powiedzieć, że bardzo jesteśmy zadowoleni, ale chcieliśmy więcej. W drugim kwartale średnia ocena kompetencji ze strony klientów doszła do poziomu 3,9. Rewelacyjny poziom. Naprawdę niewiele
procesów szkoleniowych może zmienić poziom rozwoju kompetencji w takim zakresie. A w trzecim kwartale uzyskaliśmy średnią rozwoju 4. Zobaczmy, że tutaj już różnica między drugim a trzecim kwartalem jest, no mówiąc wprost, niewielka. I to też jest naturalny proces. Nie możemy liczyć, że jakikolwiek mechanizm, nawet najlepszy, nawet grywalizacja, załatwi całą kwestię rozwoju naszego zawodowego, w tym przypadku kompetencyjnego. Jest to jeden z mechanizmów rozwojowych. Jeżeli dochodzimy do tak wysokiego poziomu, do poziomu 4 w rozwoju kompetencji, to jest naprawdę bardzo duże osiągnięcie. Można na to też spojrzeć z perspektywy rozwoju poszczególnych kompetencji, gdzie kolorem niebieskim mamy określone właśnie 1 kwartał, czerwony 2 kwartał, zielony 3 kwartał. I znowu zobaczmy, że największy rozwój nastąpił w zakresie tych kompetencji, które początkowo były stosunkowo słabiej oceniane. Czyli budowanie relacji, obsługa klienta, no i w pewnym zakresie proces sprzedaży. Tam, gdzie nasi konsultanci, nasi przedstawiciele handlowi byli na samym początku dobrze oceniani, czyli w zakresie komunikatywności, ten rozwój był właściwie symboliczny, tak? Ale gdzieś tam pewne zmiany także zaobserwowaliśmy. Bardzo cenna, bardzo ważna wskazówka pokazująca to, że dobrze skonstruowany proces grywalizacyjny. Odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, co chcemy uzyskać. Potem odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, jakimi mechanizmami chcemy to uzyskać. A potem weryfikujemy to, co rzeczywiście uzyskaliśmy. Pokazuje, że to gra jest warta świeczki w tym przypadku zdecydowanie. Uzyskaliśmy także szereg wskazówek rozwojowych od klientów, już takich bezpośrednich, bo w ankietach przesyłanych do klientów klienci mogli nie tylko oceniać kompetencje na skali, ale też wypowiadać się nieco bardziej swobodnie. I to też jest bardzo ciekawy element, bo zaobserwowaliśmy takie zjawisko, że te wskazówki tak pisane z palca ręcznie przez klientów były bardzo uważnie weryfikowane zarówno przez samych pracowników, jak i ich przełożonych. No bo jak nie zastanowić się nad taką skądinąd oczywistą wskazówką, ale ważną, cenną, istotną. Jak ta pierwsza, że kiedy się dzwoni do nowego klienta, to koniecznie trzeba się najpierw zorientować, czym zajmuje się jego firma. Co innego to wiedzieć, nawet usłyszeć od przełożonego, a co innego dostać taką informację zwrotną od klienta. No trudno nie wziąć sobie tego najzwyczajniej w świecie do serca. Oczywiście też weryfikowaliśmy, co dla nas było bardzo istotne, to jakie działania rozwojowe dominowały w okresie realizacji projektu grywalizacyjnego. Bo tak jak na początku wspomniałem, w wielu organizacjach, także w naszej, zauważyliśmy, że było takie duże, jeśli można to powiedzieć kolokwialnie, ciśnienie na działania rozwojowe, jak my to określiliśmy, zewnętrzne, tak, żeby organizować szkolenie i tak dalej. Przed projektem dominowały właśnie projekty związane ze szkoleniami. Mniej było takiej aktywności wewnętrznej. Już w pierwszym kwartale to się wyrównało, natomiast na zakończenie projektu dosyć wyraźnie widać, że dominują własne działania rozwojowe. Tak? Pracownicy zaczęli korzystać właśnie ze wskazówek rozwojowych, z pigułek wiedzy, zaczęli rozmawiać ze sobą, zaczęli rozmawiać z przełożonymi, myśleć o tym, jak wzmocnić taki swój potencjał rozwojowy. No, jako już trochę podsumowanie, też jakby weryfikowaliśmy, zresztą do tego byliśmy zobowiązani, weryfikowaliśmy to, jakie są odczucia samych uczestników naszego projektu grywalizacyjnego. Czyli zadaliśmy na przykład takie pytanie, czy projekt umożliwia pozyskanie informacji o rozwoju kompetencji,
No i tutaj muszę Państwu powiedzieć, że no, oczekiwaliśmy, że zdecydowana większość pracowników powie tak. Okazało się, że 45% powiedziało, że tak. To są cenne informacje zwrotne, a prawie 30% stwierdziło, że to jednak nie są wiarygodne informacje. Ale jeśli już zadaliśmy pytanie, czy grywalizacja realnie wpływa na pana rozwój w organizacji, no to jeśli byśmy podsumowali te sformułowania tak w bardzo dużym stopniu, w dużym stopniu i w pewnym, też w małym stopniu, no to już nam się robi taka grupa odpowiedzi na poziomie 70%. Znowu, nie miejmy, drodzy Państwo, złudzeń. To nie jest tak, że grywalizacja jest takim mechanizmem, gdzie nagle wszyscy pracownicy odkryją, że rany, teraz dopiero mogę rozwijać się w organizacji, teraz odkryłem swoje kompetencje i teraz moja rzeczywistość się zmieni. Nie, jest to jeden z mechanizmów, które możemy wpleść w procesy rozwojowe, w procesy motywacyjne, w procesy kształtowania kultury organizacyjnej, w procesy jakby budowania współpracy czy też innowacyjności w ramach organizacji. I to nam w znacznej mierze potwierdziło, że tak jest. A teraz mamy też bardzo ciekawe pytanie, zadaliśmy takie, czy włączenie grywalizacji tak na stałe do pracy zwiększyłoby motywację do pracy i na to pytanie pozytywnie odpowiedziało dokładnie 68% uczestników. To jest z pewnej perspektywy zaskakująco dobry wskaźnik. My tutaj raczej na początku projektu się troszeczkę obawialiśmy, że część, czy też znaczna część pracowników podejdzie do tego przedsięwzięcia jak trochę jak do jeża, tak? Że jednak tam jest jakaś ocena, są jakieś rankingi, jakieś punkty, ktoś dostanie nagrody, a ktoś nie dostanie nagrod. Natomiast udało się poprzez czytelność, jasność wprowadzonych zasad, tych punktów, odznak, rankingów, mechanizmy, to, że można było z tego korzystać codziennie, żeby te wskazówki rozwojowe, no jednak 68% uczestników powiedziało, że tak, ten mechanizm zwiększyłby moją motywację do pracy. I warto o tym pamiętać. Zresztą taka była trochę też historia myślenia grywalizacyjnego, gdzie niektóre osoby, a zwłaszcza niejaki Cunningham, zadał sobie pytanie, dlaczego szczególnie młodzi ludzie z taką pasją poświęcają się grom różnego rodzaju, a potem tej pasji niekoniecznie przynoszą ją w miejsce pracy. Tutaj się okazuje, że można w jakimś oczywiście stopniu zwiększyć motywację do pracy. I już teraz podsumowując. Możliwości wykorzystania takich mechanizmów, czy też jakby procesów grywalizacyjnych. W naszym przypadku to było przede wszystkim wykorzystanie informacji zwrotnych od klientów do rozwoju kompetencji i poprawy wskaźników efektywności. No, mamy zapisane KPI, czyli te Key Performance Indicators, czyli kluczowe wskaźniki efektywności. Po drugie, zwiększenie motywacji do pracy i samodzielnego rozwoju. To bardzo ważne, bo to też jest związane z aspektem kosztowym. Tak? Takie samodzielne działania po prostu mniej kosztują organizację, a są długofalowo bardziej efektywne. Wzbogacenie CRM-u, gdzie CRM, tego nie zakładaliśmy, ale to się pojawiło w rozmowach z naszymi pracownikami. CRM przestał być już tylko miejscem na wpisywanie danych i śledzenie różnych informacji dotyczących klientów, ale także pojawiała się pewna nowa jakość, tak? Możliwość obserwacji właśnie tych punktów, miejsca w rankingu, takiej bezpośredniej informacji zwrotnej, co się w tej sferze dzieje. No i to, co właściwie już powiedzieliśmy, jakby zwiększenie samodzielności w działaniach rozwojowych. Podsumowując, atuty grywalizacji, bądź też jakby atuty jakby dobrze wdrażanego procesu projektu grywalizacyjnego, to w tym przypadku zwiększenie zaangażowania klientów do udzielania informacji zwrotnych. W naszym przypadku to się zwiększyło kilkukrotnie, tak, z około
5 do 20 kilku procent. To jest nawet nie różnica ilościowa, tylko to jest różnica jakościowa. Możemy motywować pracowników sprzedaż. Możemy zwiększać proces, czy też uczynić proces rozwoju wiedzy i umiejętności bardziej skutecznym, pamiętając oczywiście o tym, że to nie może być jedyne oddziaływanie rozwojowe. Zresztą tutaj pani Ewa zadała nam takie pytanie, jakie perspektywy czasowe programów grywalizacyjnych zwykle się przyjmuje. Tutaj, drodzy państwo, spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, oczywiście w odniesieniu do procesu rozwojowego, jak klasyczny konsultant. To oczywiście zależy. W naszym przypadku założyliśmy, że ten projekt będzie trwał niecały rok. Właśnie na początku zakładaliśmy, że on będzie trwał rok i zobaczymy. Jeżeli w tej sytuacji doszliśmy do pewnego pułapu w rozwoju kompetencji, czyli doszliśmy w większości przypadków do tego poziomu czwartego, to powinniśmy sobie zadać pytanie, czy kontynuacja projektu grywalizacyjnego w takiej postaci ma sens. Bo jeżeli doszliśmy do pewnego, tak jak powiedziałem, pułapu z rozwoju kompetencji, to dalej być może to będzie już tylko i wyłącznie dobra zabawa. W tym przypadku stoimy my sami przed pytaniem, jak wykorzystać te pozytywne aspekty mechanizmu grywalizacji w innym obszarze. Być może będziemy chcieli zwiększyć poziom zaangażowania, bądź też poziom motywacji albo współpracy wewnątrz organizacyjnej z wykorzystaniem podobnych mechanizmów. Czyli w tym przypadku to trwało 9 miesięcy, powiedzmy rok może to trwać i to jest w wielu przypadkach dobry okres, żeby zweryfikować te podstawowe czy też pierwotne założenia. Czyli można zadać sobie pytanie, czy po tym okresie, czy 9 czy też 12 miesięcy osiągnęliśmy te cele, które chcieliśmy początkowo osiągnąć i czy kontynuacja projektu grywalizacyjnego w takiej postaci ma sens, bo pamiętajmy o tym, że te mechanizmy można przerzucić na inną sferę. Jeśli mamy już rozwinięte kompetencje, to być może inne aspekty, motywacja i tak dalej. Pani Aleksandra jeszcze zadaje pytania, czy widzimy szansę zastosowania grywalizacji w szkoleniach twardych komputerowych. Zdecydowanie tak. Tutaj wręcz jakby oczami wyobraźni widzę takie rozwiązania, gdzie możemy punktować uczestników takich szkoleń twardych za poszczególne aktywności, bądź też za pozyskanie tej twardej wiedzy. I wtedy uczestnik bardzo wyraźnie widzi, opanowałem ten materiał i mam dowód w postaci punktowej. Co więcej, jak jestem w jakieś miejsce, mam w rankingu, można opomiarować szybkość uczenia się jakby różnego materiału. Można do tego zbudować jakiś prosty system niewielkich nagród czy też zachęt. Zdecydowanie tak. Zresztą takie rozwiązania na świecie już funkcjonują. Zachęcałbym do pomyślenia w tym zakresie. Drodzy państwo, oczywiście zachęcam do tego, żeby też zapoznać się z dodatkowymi informacjami, z tymi materiałami edukacyjnymi. Znakomita większość z tych opracowań jest dostępna na stronie www.grywalizacjaedu.pl. Oczywiście już takie szczegółowe, niektóre wskazówki rozwojowe dedykowane naszej organizacji zostają jakby w naszej organizacji, ale jak państwo zobaczą, jest jakby szereg materiałów, opracowań, na przykład te wskazówki rozwojowe dotyczące jakby kluczowych kompetencji związanych z procesem sprzedaży. Troszeczkę podsumowując, oczywiście jeżeli są jeszcze pytania, to chętnie na nie odpowiem. Gdyby ktoś zadał mi pytanie, jakie są jakby podstawowe kryteria
sensownego czy też dobrego procesu wdrożenia mechanizmów gry walizacji. To bym powiedział, właśnie powtórzył to, co już powiedziałem jakiś czas temu. Przede wszystkim na samym początku powinniśmy sobie zadać pytanie, do czego chcemy te mechanizmy wykorzystać. Zniechęcam Państwa, podkreślam, zniechęcam jak tylko mogę, żeby włączać mechanizmy grywalizacji, dlatego że one stały się popularne. Musimy wiedzieć, co my konkretnie chcemy osiągnąć. Czy zależy nam, tak jak w naszym przypadku, na rozwoju kompetencji, czy na rozwoju efektywności, czy współpracy zespołowej, czy poziomu innowacyjności. My powinniśmy sobie zadać pytanie, co chcemy osiągnąć. Dopiero potem możemy zacząć konstruować projekt grywalizacyjny, zadając sobie pytanie, które z mechanizmów grywalizacyjnych są dla nas szczególnie istotne. Ja ostatnio konsultowałem pewne rozwiązanie grywalizacyjne w sieci handlowej i zadaliśmy sobie pytanie, czy włączać mechanizmy rywalizacyjne, właśnie na przykład rankingi. I dosyć szybko doszliśmy do wniosku, że w tym konkretnym przypadku nie chcemy albo chcemy zminimalizować element rywalizacji, ponieważ w tym konkretnym przypadku zależało nam przede wszystkim na budowie współpracy między zespołami. Między zespołami w dużych sklepach. Jeżeli byśmy włączyli jakieś elementy rywalizacyjne, tak, rankingowe, to byśmy wzmacniali brak współpracy, a ponieważ zależało nam na budowaniu współpracy, to budowaliśmy elementy pracy zespołowej, możliwości rozwoju, pomagania sobie nawzajem i to bardzo ładnie już zaczyna w tej chwili wychodzić. I trzecim elementem kluczowym w dobrze konstruowanych projektach grywalizacyjnych, takie jest przynajmniej moje zdanie, powinna być możliwość bezpośredniego, stałego monitoringu tego, co się dzieje. To nie może być tak, że uruchomimy pewne procesy, ludzie zyskują jakieś punkty i my nie bardzo wiemy, co w tej sferze się dzieje. Pamiętajmy o tym, że grywalizacja rzeczywiście urodziła się z gier komputerowych, a tam natychmiast wiemy, co się dzieje. Jak ktoś gra w jakąś grę komputerową, to natychmiast wie, czy wygrał, czy przegrał daną batalię. Czy wszedł na jakiś wyższy level, czy pozostaje na niższym levelu. Czy musi podjąć kolejną próbę, czy też tym razem się udało. Tam nie ma takiej sytuacji, że przeszliśmy pewną planszę i trzeba czekać miesiąc na informację, co z tego wynika. Analogicznie powinno być w projektach grywalizacyjnych. Bieżąco, najlepiej codziennie powinniśmy wiedzieć, ile ludzie mają punktów. Poszczególne osoby powinny wiedzieć, gdzie są w rankingu, jeżeli ranking realizujemy, czy zasłużyłem na jakąś nagrodę, jaką mam odznakę, co powinienem zrobić, z czego mogę korzystać. Dlatego między innymi tak wiele projektów grywalizacyjnych opiera się o różne rozwiązania, różne platformy informatyczne. Jeżeli byśmy sobie zadali pytanie, czy można grywalizację realizować bez wsparcia informatycznego, odpowiedź brzmi oczywiście tak. Tylko bądźmy świadomi tego, że jest to znacznie trudniejsze, szczególnie w tym aspekcie właśnie bezpośredniego monitoringu tego, co się dzieje. Czyli po co chcemy to robić, jakie mechanizmy grywalizacji wykorzystujemy, i jak monitorować to, co się dzieje. Moim zdaniem to są trzy kluczowe elementy efektywnego wdrożenia projektu opartego o myślenie grywalizacyjne. Ja ze swojej strony ślicznie Państwu dziękuję. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś pytania. Nie widzimy pytań. Oczywiście, jeżeli takie się urodzą, to zachęcam do bezpośredniego kontaktu. Dziękuję ślicznie.